Miserere Lassusa wprowadziło w nas w nastrój. Festiwal Kopernika, który się w Krakowie teraz odbywa, odbywa się pod hasłem rewolucje. Różne bywały rewolucje, ale chyba jedna z najbardziej płodnych w skutki rewolucja kulturalna, naukowa, to było przejście od średniowiecza do renesansu. Lassus jest jednym z pierwszych wielkich kompozytorów polifonicznych. I może warto rzucić okiem wstecz na czasy średniowieczne, żeby zobaczyć, od czego ta rewolucja się zaczęła. Moje interwencje po każdym utworze to będą impresje właśnie i to jest pierwsza impresja. I ten obrazek przedstawia w skrócie to, co chcę powiedzieć o sztuce, obrazie świata średniowiecznym. Znawcy mówią, że w średniowieczu były trzy wielkie dzieła sztuki. Boska Komedia Dantego, Suma świętego Tomasza i obraz świata średniowieczny. Obraz świata średniowieczny opierał się na systemach kosmologicznych starożytnych, na systemie Eudoksosa, gdzie Ziemia była w środku i sfery koncentryczne, do których były przyczepione planety, a później do systemu nieco bardziej wyrafinowanego, także wyrafinowanego matematycznie, systemu Ptolemeusza. Ziemia była w środku i tutaj jest wielki okrąg, epicykl, po którym deferens kręci się i planeta jest tutaj i takim ruchem obiega Ziemię dookoła. Sztuka średniowieczna była sztuką niezmiernie realistyczną, bardzo sakralną. Tutaj na tym obrazku już widzimy pewne zalążki perspektywy, ale i muzyka średniowieczna też była taka trochę jednowymiarowa. Widzimy tutaj linearny ciąg nut, zresztą zupełnie inny zapis niż zapis nowoczesny, to są nuty gregoriańskie. I właśnie ten obraz świata został zakwestionowany na początku renesansu. To przejście nie było nagłe, ale było bardzo głębokie. Właśnie to jest Orlando di Lasso, którego utworu przed chwilą słuchaliśmy. I tutaj widzimy przejście od tej linearnej muzyki gregoriańskiej, w zapisie gregoriańskim, zupełnie inne czterolinia, tu jest klucz zupełnie inny, zresztą tam było kluczy kilka różnych i jednowymiarowy, linearny zapis. A tutaj jest właśnie Miserere, partytura tego, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Widzimy, że tutaj się już te linie rozszczepiają na kilka, mamy polifonię. Rewolucja kulturalna na początku renesansu odbywała się równolegle w wielu dziedzinach, zresztą nie niezależnie. Tutaj mamy bardzo ciekawy przykład tej rewolucji. Johann Kepler, który swoimi pracami zakwestionował obraz świata starożytny. Oczywiście wcześniej był Kopernik, na którym bazował Kepler. Kepler odkrył, że planety nie poruszają się po okręgach, tylko po elipsach, ale to odkrycie przyjął sam z ogromną niechęcią. On nie chciał burzyć starego porządku, dlatego że średniowieczny świat symetryczny, kulisty, to było coś pięknego. I on za wszelką cenę tę symetrię starał się zachować. Odkrył, że świat, że orbita Marsa nie jest okręgiem, tylko elipsą. I odkrył to, śledząc bardzo żmudnie przez kilka lat wyniki pomiarów położenia planety Marsa, jakie Tycho Brahe swoimi obserwacjami dokonał i stwierdził. Tutaj mamy
przepraszam. Mamy tutaj fragment właśnie z jakiegoś zapisu dla studentów, jak te planety po elipsach się poruszają. To są prawa Keplera wyrażone matematycznie. Widzimy, że ten porządek świata starożytny ulega zmianie, ale Kepler za wszelką cenę chciał zachować ten symetryczny, harmonijny obraz starożytny. I sądził, że jeśli weźmiemy bryły platońskie, foremne bryły platońskie, one tutaj, to jest zresztą jego własny obrazek, to planety poruszają się po orbitach, ale wpisanych i opisanych na tych bryłach. I proporcje tutaj tych brył w ruchu planet są zachowane. Nie dalej jak dzisiaj dostałem, dzięki uprzejmości mojego kolegi, fragmentu rękopisu Keplera, w którym on nie tylko, że chciał zachować ten symetryczny, piękny porządek starożytności, ale każdej planecie przypisał muzykę i napisał nawet nuty. Każda planeta wykonuje pewien dźwięk, który matematycznie można usłyszeć. Gdybym ten obrazek dostał wcześniej, to bym go Państwu dzisiaj pokazał. Tutaj jest tytuł dzieła Keplera o harmonii Cis Mundi, o harmonii świata, której właśnie starał się zachować ten stary porządek, ale wtłoczyć w niego trochę na siłę już te swoje wyniki zmatematyzowane i oparte na obserwacjach. Z czym się musiał zmierzyć, to widać tutaj. Z jego innego dzieła, Astronomia Nowa, to jest obrazek ruchu planety Marsa widocznej z Ziemi. I właśnie trzeba taki skomplikowany ruch odtworzyć matematycznie. I te sfery Ptolemeusza tutaj nie pasowały i on musiał do tego dopasować elipsę. Ptolemeuszowi, jak czytamy w biografii Keplera napisanej przez Jerzego Kierula, Ptolemeuszowi zabrakło dwóch elementów, ażeby przejść do tego nowoczesnego obrazu świata. Polifonii w muzyce i kopernikanizmu w astronomii. I to właśnie w czasach Keplera zaczęło się dokonywać. Starożytnym brakowało wiedzy w obu tych kwestiach. Wszelkie więc dawne teorie harmonii planetarnych z góry skazane były na niepowodzenie. Jeszcze inna rewolucja dokonywała się w sztuce renesansu, tym razem w malarstwie. Widzieliśmy ten obraz średniowieczny, gdzie były zaczątki perspektywy. Tu perspektywa jest już wyrafinowana, geometryczna. Tutaj jest dodany ten punkt w nieskończoności, tak się to nazywa fachowo, w którym zbiegają się wszystkie linie perspektywiczne i wytwarza się wrażenie głębi ostrości, trójwymiarowości. To miało także pewne znaczenie mistyczno-teologiczne. Tu mamy Ostatnią Wieczerzę i też widzimy, że tutaj ten punkt w nieskończoności jest i historycy sztuki powiadają, że w ten sposób artysta chciał wprowadzić nieskończoność, a więc pojęcie, które się odnosi do Boga, nieskończoność wprowadzić do świata materialnego. To jest ten punkt w nieskończoności, który jest umiejscowiony tu w centrum Ostatniej Wieczerzy. Te wszystkie przemiany dokonywały się właśnie przy przejściu od starożytności do renesansu. Jeśli mówimy o renesansie, to oczywiście trzeba pokazać ten obraz. W dzisiejszym koncercie usłyszymy wiele utworów renesansowych i nieco późniejszych i będziemy się starali przy ich pomocy, potem tymi refleksjami, pomyśleć trochę o związku nauki, kosmologii i sztuki. Następny utwór, jaki usłyszymy, to będzie Jan Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. No widzimy, że tutaj już ten zapis nam nawet mówi o wielkim zaawansowaniu, o pewnym artyzmie, ale o tym za chwilę. Na razie musimy oddać się muzyce.
Kunst der Fuge składa się z kilkunastu części. Nazywają się one, tak się o nich mówi, kontrapunktusy. Jeszcze usłyszymy na zakończenie dzisiejszego koncertu jeden niedokończony. Bach, to jest późne dzieło Bacha. Bach chciał w tym dziele niejako podsumować swoje formalno-muzyczne dokonania, a więc to jest też taka suma dokonań Jana Sebastiana Bacha. Bach, o Bachu mówi się, że jego muzyka jest matematyczna i naukowa. Tutaj jest fragment wypowiedzi muzykologa. Na czym polega naukowość Bacha? Zmierza ona według mnie w kierunku systemowości, poszukiwaniu harmonicznych form opartych na zależnościach i proporcjach matematycznych. Sam artysta żyje wszakże w czasach, gdzie myśl naukowa zmierza właśnie w tym kierunku. Bach tworzy po kartezjańskim przełomie epistemologicznym, po metafizyce Pascala, w czasie odkryć Newtona. Świat przechodzi od świata starożytnego do świata nowożytnego, od świata boskiej komedii do świata pryncypiów Newtona, zmatematyzowanego świata pryncypiów Newtona, i muzyka Bacha nosi na sobie to znamie. Jest to więc czas formowania się nowożytności i myśli formotwórczej, a więc tej, która skierowana jest na dynamikę kształtowania, poszukuje form, organizuje i komponuje. Bacha często porównuje się do Leibnica. Obydwa systemy, bo o Bachu też się mówi, że stworzył system, system muzyczny. Obydwa systemy, Bacha i Leibnica, charakteryzują się uniwersalizmem, dynamizmem, otwartością i teocentryzmem. Zarówno system Bacha, jak i system Leibnica odczytujemy z poszczególnych ich utworów, muzycznych i filozoficznych. Leibniz, podobnie jak Bach, tworzy sumę. Jest to jednak skupienie w jednym systemie różnych wątków filozofii europejskiej. Racjonalizm i empiryzm, wiara i doświadczenie, metafizyka z logiką, ale i filozofia średniowieczna w parze z naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Niemiecki myśliciel, to znaczy Leibniz, posiada również silne przekonanie o przedustawnej harmonii, harmonii boskiej. Mimo iż każda monada jest odrębnym i nieprzenikalnym światem, jednakże wszystkie odpowiadają sobie i zgadzają się między sobą. Można by szukać takich wzorów właśnie w muzyce Bacha. Ale to jest czas, w którym żyje i tworzy Newton, wielki rywal Leibnica. Tutaj na tym obrazku mamy stronę z pryncypiów Newtona, z głównego dzieła Newtona. Ten egzemplarz był własnością Leibnica i na marginesie są uwagi poczynione przez Leibnica. Tutaj jest powiększony fragment z tej strony. Trochę to przypomina zapis nutowy. Oczywiście czysto zewnętrzny. Popatrzmy bliżej na pryncypia Newtona, dzieło, które właściwie stworzyło nowożytną fizykę, a wraz z nią czasy nowożytne. Pryncypia Newtona są napisane, można by powiedzieć, w przenośni językiem muzycznym, a to jest fragment partytury Newtona. Matematyczny wszechświat Bacha. To jest fragment z pewnego artykułu, zresztą z Tygodnika Powszechnego. Bach jest nudny, obiektywny, abstrakcyjny, monotonny, matematyczny, wysublimowany, kosmiczny, kubiczny. Wyrwało się z nienacka Gombrowiczowi. Tak Gombrowicz pisał o Bachu. Prowokacja jak prowokacja, średnio udana. Gombrowicz niedorzecznie sprasował Bacha do jednego tylko wymiaru, ale napisał przy okazji najkrótszą recenzję jego ostatniego dzieła, Die Kunst der Fuge. Recenzję trafną, o ile rzecz jasna pozbawić jego przymiotniki sarkastycznych trucizm i traktować je czysto opisowo. Bacha można dyrygować,
Bacha można wykładać. Gramatyka muzyki to rytm i wysokość dźwięku. I obydwie te cechy mają z pewnością podstawy matematyczne. A to jest fragment znowu wypowiedzi Leibniza. Muzyka jest odczuwaniem liczenia bez świadomości tego, że się liczy. Proszę spróbować, słuchając jeszcze dzisiaj Bacha na zakończenie, liczyć, ale może z odrobiną świadomości, że się liczy. Ale u Bacha oprócz liczenia zwykłych liczb jest coś więcej. Struktura utworu ma w sobie coś ze struktury matematycznej. I znowuż tutaj jest analogia z mechaniką. Tu jest zwykłe wahadło matematyczne, na nitce zawieszony kulka i drgania. A tu jest matematyczny opis tego. Jeśli się troszkę wniknie pod powierzchnię matematycznej struktury, to na tak zwanych portretach fazowych ruch takiego wahadła opisuje się takimi pięknymi strukturami. Jakby jakiś nowoczesny krytyk muzyczny chciał zrobić wykres na przykład muzyki Bacha w jakimś tam swoim języku, to mogłoby to wyglądać, powiedzmy, analogicznie. Ale teraz może na chwilę dość o Bachu. Cofniemy się trochę w czasie. Bach to już jest barok. Natomiast Giovanni Pierluigi da Palestrina to jest inny klasyk polifonii. On był nazwany Bachem renesansu, wyprzedzającym trochę Bacha. No więc przenieśmy się w tamte czasy i znowuż wsłuchajmy się w muzykę. Oh.
może porzucimy trochę wątki biograficzne poszczególnych kompozytorów i chciałbym trochę głębiej wejść w analogię pomiędzy muzyką i matematyką, trochę idąc tropem Bacha, ale znowuż cofniemy się tu do początku. Otóż znana legenda opowiada, w jaki sposób Pitagoras dokonał epokowego odkrycia dającego muzyce matematyczne podstawy. Otóż pewnego razu przechodził, idąc na spacer, obok warsztatu Kowalskiego i usłyszał harmonijne dźwięki kowadeł wydawane za przyczyną uderzających młotów. I rozpoznał w nich pewne współbrzmienia, które potem nazwano oktawą, kwintą i kwartą. Wyjątkowo harmonijne interwały. Zauważył, że są one uzależnione od stosunku ciężarów kowalskich młotów. Podobno wróciwszy do domu, wykonał drewniane modele i eksperymentował właśnie przy pomocy tych drewnianych młotów. I okazało się, że ciężary w proporcji 1:2 dawały doskonałą oktawę. Ciężary pozostające w stosunku 2:3 brzmiały w czystej kwincie, a ciężary mające się do siebie jak 3:4 tworzyły czystą kwartę. I w ten sposób zapoczątkował się trwały romans pomiędzy matematyką i muzyką, harmonią. Zresztą nauka harmonii była uważana przez starożytnych za część matematyki. W średniowieczu należała do kwadrivium i też była częścią edukacji w ówczesnych naukach ścisłych. I od czasów Pitagorasa, mitycznego być może, ale Pitagorejczycy potem to podjęli, ustalił się taki porządek. Mianowicie te współbrzmienia muzyczne przyporządkowano pewnym planetom. I tak interwał między Ziemią i Księżycem, Terra i Luna, to był jeden ton. Między Księżycem i Merkurym pół tonu. Merkury, Wenus, pół tonu. Wenus, Słońce, półtora tonu i tak dalej. Od Ziemi do sfery gwiazd stałych była pełna oktawa. I to było podstawą systemu harmonii sfer. Stąd się wzięła nazwa harmonia sfer Pitagorejczyków. Pitagorejczycy dalej twierdzili, że te sfery niebieskie obracając się wydają dźwięki, harmoniczne dźwięki. No bo jeżeli taką piękną harmonię wyczytaliśmy z astronomicznych odległości, to trudno sobie wyobrazić, żeby to nie brzmiało. Tylko według nich trzeba mieć specjalnie wyszkolone ucho, żeby te dźwięki dosłyszeć. Ale dzisiaj wiemy, że w przestrzeni międzyplanetarnej, międzygwiezdnej jest bardzo doskonała próżnia, przynajmniej w porównaniu z takimi próżniami, jakie my na Ziemi możemy wytworzyć. A dźwięk w próżni się nie rozchodzi, więc naprawdę w kosmosie jest cisza. Czy zatem możemy mówić o sferach niebieskich? Ale zanim odpowiemy na to pytanie, chyba znowuż trzeba dać głos muzyce i tym razem innym matematycznym kompozytorem będzie dla nas Mozart. A potem wrócimy do tych związków matematycznych muzyki i naszego odbioru jej.
Mamy tutaj dwie partytury. Partytura muzyczna i partytura, według której świat rozgrywa swoje dzieje. Wniknijmy trochę głębiej w tę analogię między muzyką i matematyką. To jest zdanie Keplera. To, co w geometrii jest konstrukcją, w muzyce jest współbrzmieniem. Bardzo wyraźna paralela. Teza, którą stawiam, jest następująca, że stosunek partytury do muzyki jest taki sam jak stosunek matematyki do świata fizycznego. Tym, czym partytura jest dla wykonywanego utworu, dla tego, co słyszymy, tym samym jest matematyka dla świata fizycznego. Matematyka jest partyturą świata. I znaleźć dobrą teorię fizyczną, to znaczy zidentyfikować ten fragment matematyki, który tą partyturą jest. I potem można się zajmować już tylko partyturą i słuchać w doświadczeniu, jak na to świat reaguje. Oczywiście tej analogii nie można prowadzić do samego końca. Każda analogia jest pod pewnym kątem trafna, pod innym zawodzi. Nuty są symbolami wymyślonymi przez nas, ale nuty nie są muzyką. Czy matematyka jest wymyślona przez nas, czy tylko ją odkrywamy? Ale matematyka nie jest materialnym światem jednak. Muzykę komponuje się przy pomocy nut, układa się te nuty. Ale muzyka jest bogatsza od nut. Zależy od wielu czynników, od wibracji instrumentu, od zdolności wykonawcy, od rozmaitych nawet warunków atmosferycznych w danej chwili. Podobnie jest z matematyką i światem. Wydaje się, że świat jest znacznie bogatszy od swojej partytury matematycznej, przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Struktura partytury jest tylko przybliżeniem struktury wykonywanego utworu. Mamy też taką tendencję, by twierdzić, by nasze matematyczne teorie, że są one tylko przybliżeniami tej prawdziwej struktury wszechświata. Muzykę się tworzy, ale strukturę świata się odkrywa. Odkrywa się ją przy pomocy matematyki. Ale czy matematykę się tworzy, czy odkrywa? To jest odwieczne pytanie matematyków. Jeżeli zejdzie się chociaż dwóch matematyków i rozmawiają na tematy filozoficzne, to prędzej czy później pada to pytanie, czy matematykę się tworzy, czy odkrywa. W komponowaniu muzyki jest też element przymusu. Słuchając Mozarta, czujemy, że po tej frazie nie może nastąpić inna niż jest. W jakimś sensie Mozart odkrywa to, co istnieje niezależnie od niego. Tak samo jest w matematyce. Nie może być inaczej niż tak, jak odkryjemy. Jeszcze raz, partytura świata, trochę symbolicznie tutaj narysowana nagromadzeniem tych formuł matematycznych, ale tu jest wykonywanie tej partytury. To jest obraz struktury gromad galaktyk, rzeczywistego świata. Tak wygląda wykonanie matematycznej partytury. Żeby nie prowadzić tej analogii zbyt długo, żeby się nie strywializowała, to znowuż musimy przejść do słuchania tego, co jest zapisane w partyturze Roberta Parsonsa. Thank you.
Chciałbym wrócić do pytania, jakie postawiłem nieco wcześniej. Mianowicie, czy rzeczywiście w kosmosie można słyszeć muzykę? Czy tam panuje absolutna cisza i mit muzyki w harmonii sfer trzeba odstawić do lamusa? Otóż w kosmosie są różne dźwięki. Być może niepodobne do takiej harmonijnej muzyki, jak sobie wyobrażali starożytni, ale może bardziej podobne do tego, co wykonuje się dzisiaj w muzyce nowoczesnej. Każdy z nas na pewno słyszał huk, gdy samolot pokonywuje barierę dźwięku. Zderza się samolot z falą głosową, którą sam wywołał. I to jest bardzo gwałtowne wydarzenie, łączone z takim hukiem, który na pewno słyszeliśmy. Pierwsze samoloty odrzutowe ulegały katastrofie przy przechodzeniu przez barierę dźwięku. Nie wiedziano dlaczego. Dopiero potem się okazało, że należy to zjawisko traktować ze specjalną czułością. Otóż takie zjawiska, fale uderzeniowe, występują w kosmosie. Gdy mamy na przykład wybuch gwiazdy nowej albo supernowej, powstaje fala uderzeniowa, dlatego że tam nie ma pustki, tam jest gaz albo pył międzygwiezdny. I te wybuchy, fale uderzeniowe odgrywają ważną rolę, na przykład przy powstawaniu planet. Także nie jest w kosmosie taka absolutna, całkowita cisza. Ale kosmos śpiewa na różne sposoby i tutaj starożytni mieli o tyle rację, że żeby słyszeć muzykę sfer, to trzeba mieć specjalne wyszkolone ucho. Otóż na orbicie w tej chwili jest satelita, który się nazywa Planck, tu jest jego obrazek. I satelita Planck bada tak zwane promieniowanie, mikrofalowe promieniowanie tła. To jest syntetyczny obraz tego, co on ostatnio zaobserwował i co niesłychanie zainteresowało fizyków i kosmologów, bo to jest jak gdyby fotografia Wszechświata bardzo niedługo po wielkim wybuchu, niedługo w skali kosmicznej, jakoś około 400 tysięcy lat po wielkim wybuchu, świat się składał z bardzo gorącej plazmy, która pozostawiła w tym promieniowaniu, które dzisiaj obserwujemy, właśnie takie ślady. I z rozkładu tych śladów możemy bardzo dużo dowiedzieć się o fizyce, jaka panowała w bardzo wczesnym wszechświecie. I między innymi badając statystyczny rozkład tych plamek, które tutaj satelita Planck wykrył i jeszcze przedtem dwa wcześniejsze satelity też to badały, okazuje się, że nie jest to rozkład tych plamek taki całkowicie byle jaki, tylko one się układają według pewnych krzywych, które nazywają się w języku fizyków pikami akustycznymi. To są fale akustyczne, które rozchodziły się we wczesnym wszechświecie. Dlaczego to się nazywa fale akustyczne? Fala dźwiękowa rozchodzi się w powietrzu. Jak nie ma powietrza, to głosu nie ma. I fala dźwiękowa polega na tym, że są zagęszczenia i rozrzedzenia atmosfery, powietrza. I w ten sposób powstaje fala głosowa. Otóż te fale rozchodziły się nie w powietrzu, tylko właśnie w tej pierwotnej plaźmie, ale mechanizm ich był zasadniczo taki sam, to są te piki akustyczne. W ramach naszego festiwalu kopernikowskiego odbyło się w Krakowie również sympozjum naukowe, trwało 2 dni, dzisiaj się zakończyło, pod tytułem Granice fizyki i kosmologii. I uczeni, którzy przyjechali do nas z różnych części świata, dyskutowali na temat różnych granic wszechświecie i ten wykres właśnie był, kilkakrotnie się pojawiał w prelekcjach, bo z tego wykresu można bardzo dużo wyczytać o wczesnej historii wszechświata. Możemy powiedzieć, że to jest fragment zapisu nutowego, zapisu partytury i badając tę partyturę można spróbować odtworzyć koncert wszechświata. Więc trzeba mieć dobrze wyszkolone ucho, ażeby usłyszeć muzykę kosmiczną.
Ale są jeszcze inne fale w kosmosie, nie tylko fale akustyczne. Tutaj mamy obrazek komputerowy rozchodzenia się fali grawitacyjnej. Grawitacja to jest czasoprzestrzeń. Fale grawitacyjne to są zaburzenia czasoprzestrzeni. Proszę sobie chwilkę nad tym pomyśleć. Zaburzenia czasu i przestrzeni rozchodzą się jako fale. Gdy mamy dwie gwiazdy, na przykład masywne, neutronowe, dajmy na to, które krążą wokół siebie, one wywołują taką falę. Taką falę jest niezmiernie trudno wykryć, ale nie niemożliwie. Szczególnie nas interesują fale, jakie wywołał pierwotny wybuch. Czy można je zobaczyć? To by była dopiero muzyka kosmiczna, muzyka sfer. No, całkiem niedawno, bo w marcu, zostały ogłoszone wyniki obserwacji, które były przeprowadzone na biegunie południowym. Tutaj jest to obserwatorium tam wybudowane. Dość skrót tego nazwy, tego promieniowania jest taki dosyć zabawny dla polskiego ucha, Bicep 2. A to jest wynik tych obserwacji, mianowicie w promieniowaniu tła, które pokazywałem na poprzednim obrazku, tym co zaobserwował satelita Planck, przy pomocy odpowiednio specjalnych urządzeń zanotowano wyniki polaryzacji tego promieniowania i jakby ślady, które wywołały fale grawitacyjne. Czekamy na potwierdzenie tych wyników, mianowicie wkrótce, być może jesienią, satelita Planck, zespół prowadzący te badania, ma ogłosić wyniki kolejne i czy potwierdzi się badanie Bicep 2, czy nie i w jakim stopniu. O tym też mieliśmy bardzo ciekawy referat na dzisiejszym sympozjum. To są ślady, można powiedzieć, wielkiego wybuchu, które potrafimy dzisiaj odczytać. Kolejny przykład tego, że trzeba mieć niezmiernie wyszkolone ucho, by usłyszeć koncert wszechświata. Jesteśmy więc u początków kosmicznej symfonii, bo to jest zaraz po wielkim wybuchu. Zaraz jesteśmy u początku kosmicznej symfonii. Ale początek nieuchronnie prowadzi do końca. To, co się zaczęło, musi dojść do końca. I znowuż wracamy do Die Kunst der Fuge. Teraz usłyszymy kontrapunktus ostatni, niedokończony, którego Bach nie zdążył dokończyć. W manuskrypcie tego kontrapunktusu widnieje dopisek, zrobiony ręką syna kompozytora Karla Filipa Emanuela Bacha. I co tam jest napisane? W momencie, gdzie Bach pojawia się w kontrapunkcie, B, A, C, H, to są nuty. Bach zostawił w utworze niejako swój podpis. Wykorzystał nuty B, A, C, H. Zresztą robił to kilkakrotnie wcześniej. Filip Emanuel Bach pisze, w momencie, gdzie B, A, C, H pojawia się w kontratemacie, kompozytor zmarł. Dlatego fuga jest niedokończona. W kompozycji Bacha, jak za chwilę usłyszymy, nie ma tragizmu. Jest spokojne piękno i niepodważalna racjonalność. I również wszechświat jest przepojony i pięknem, i racjonalnością.